Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale, na kanale Gerpart, tak jest. Dawno nie było odcinka nagrywanego, częściej są na moim kanale streamy, oczywiście z gier takich jak Euro Truck Simulator 2, American Truck, Counter-Strike. No ale dzisiaj nagrywamy odcineczek po długiej przerwie. Są wakacje, także trzeba ruszyć jakoś ten mój kanał. Dzisiaj będziemy grać sobie w American Truck Simulator. Będzie to jako odcinek pierwszy odcinek z tej serii. Mam nadzieję, że troszkę będzie troszkę odcinków będzie z tej serii. Będę może grał na trybie multiplayer, ale dzisiaj gramy na trybie single player. Będziemy sobie zwiedzać Amerykę. Dzisiaj także gramy. Będziemy jeździć ciężarówką wirtualną, to sobie założyłem taką koszulkę z Volvo FH10 Intercooler. A my przenosimy się, o kurczę, już tutaj. O, piękne. Już przenosimy się do gry. Jak możecie zauważyć, może ci, co grają w American Trucka, wiedzą, że teraz jest event Operation Big Sur. Polega to na tym, że musimy wywieźć piach, bo był taki event kilka miesięcy temu, że tam się wszystko zasypało. Tak, Cliff. Teraz chcą właśnie to wszystko wywieźć i my jako gracze pomagamy drogowcom w oczyszczeniu drogi. Mogłem wziąć to zlecenie już wcześniej, ale mówię. W sumie teraz. No, jakiś lag, tak jest, ładuje się już tam zlecenie. Ziemia wydobyta z Santa Maria do Santa Maria, ale to trzeba do miasta wywieźć, a my jesteśmy właśnie na tym wybrzeżu. Polega to też na tym, że. Trzeba do tego miejsca przywieźć różny sprzęt, na przykład koparki. Nie zmieniłem sobie, przepraszam za chaotyczność, ale trochę wypadłem z tego rytmu. Nie zmieniłem sobie na... O właśnie. Już to mi teraz pewnie tak nie będzie działało. Dźwięk. Podejrzewam, że macie dźwięk, ale ja go nie mam. Dobrze, także już bierzemy, jedziemy po ładunek. Zmieniamy na automat. I lecimy. O, może sobie na głośnikach. Dobra, ja też coś słyszę. No tak jest. Możecie mnie teraz skarcić za to, że dawno nie było odcinków. Ale no niestety, no tak jakoś wyszło, że no nie nagrywałem odcinków, tylko bardziej właśnie streamowałem. A dzisiaj będziemy właśnie lecieć po wirtualnych szlakach. Wpadłem trochę z tego rytmu. No, także może być ten odcinek taki trochę bardziej chaotyczny. Także jedziemy już, jak mówiłem, Santa Maria do Santa Maria. Dzisiaj nasz track to Kenworth T800 z kabiną taką bardziej aerodynamiczną. On tak się prezentuje. Bardzo fajna maszynka. 500 koni mam tutaj, silnik od Caterpillarta. No i co? Wakacje nam się zaczęły. Wszystkim. Czy nie wszystkim, z tym co się uczą jeszcze. No niestety dorośli nie mają tego przywileju. 2 miesiące odpoczynku, dokładnie 73 dni. No będzie trochę laby będzie. Trochę będzie też obijania się, no ale... Szczerze mówiąc, że chyba wolał chodzić do tej szkoły.
coś porobić pożytecznego. Chociaż ja jakoś spędzam aktywnie ten czas na świeżym powietrzu. Na rowerku sobie jeszcze pokonuję kilometry. No i czasem też właśnie usiądę ze stery wirtualnej ciężarówki. A dzisiaj jest też również inna okazja do nagrania tego filmu, ponieważ firma Trust Gaming dokładnie, przygotowała konkurs dla takich rozwijających się youtuberów, ludzi, którzy chcą zacząć na swoją przygodę z YouTube'em albo rozkręcić swoje kanały, tak jak ja, mam tam 240-30 subskrypcji, także bardzo chętnie bym też rozkręcił ten kanał. Jest to konkurs Building Champions Let's Play with Trust Gaming, także w tytule nie zdziwcie się, że jest taki dopisek Let's Play with Trust Gaming, bo właśnie to oznacza, że jest to ten odcinek. Dla tego konkursu będę tak wysyłał swoje zgłoszenie trochę późno, bo do piątku są, wiem, że są do piątku, tak? Do piątku są zgłoszenia, a mamy środę 4 lipca. No, ale myślę, że się z obróbką wyrobię do piątku i z wysłaniem zgłoszenia. Ogólnie pewnie słyszeliście o tej kontrowersyjnej sytuacji, która w Parlamencie Europejskim jest teraz, czyli o ustawie ACTA 2, potocznie tak nazywanej. No nie wiem, co uważacie o niej. Myślę, że ona jednak nie zostanie wprowadzona, bo jeżeli by Parlament coś takiego europejski wprowadził, to trochę by było to dziwne i niezrozumiałe. Jeżeli tak właśnie chcieliby nam ograniczyć swobodę, bo właśnie internet jest jeszcze jedyną niepodporządkowaną tak cenzurze, że tak to ujmę, źródłem informacji, tak? A myślę, że Parlament Europejski widzi, że my młodzi ludzie częściej korzystamy z internetu, z takich źródeł informacji, niż telewizja, radio, które tam no jednak są jakieś poddane cenzurze. Przyjemne informacje, no, możecie sami to zauważyć, na przykład oglądając dwie rywalizujące ze sobą stacje telewizyjne w Polsce. No, już nie będę wymieniał nazw, ale można zobaczyć, że zupełnie inne wiadomości są przedstawiane w jednej, jak i w drugiej stacji telewizyjnej. No, także to jest trochę... Halo, lag, dobrze, już się bałem. Trochę to jest... No też trzeba umieć rozróżniać te prawdziwe informacje i trzeba trochę mieć właśnie tego spojrzenia optymalnego, bo nie zawsze to, co słyszymy w jednej stacji jest prawdziwe, w drugiej słyszymy co innego, no i teraz bądź to człowieku mądry. Że klakson działa. A my lecimy po tych wirtualnych szlakach. Mam nadzieję, że mi się audio nie zepsuło. No i to możecie się właśnie możecie napisać w komentarzach, co myślicie o tej ustawie ACTA 2. No ja myślę, że jednak wprowadzone to nie powinno zostać, bo to na pewno będzie cenzura internetu. Płacenie tam za linki, tak? Ajajaj, nie wyrobiłem. Tego nie było, że uderzyłem w ten tak stop. Nie, nic tego nie było. Także dzisiaj jest chyba, nawet z tego co wiem, głosowanie, czy już było, czy będzie. Chyba będzie, nie wiem dokładnie. Ale no mam nadzieję, że ta ustawa nie zostanie wprowadzona. Mamy taką nadzieję. No bo jednak jeżeli to zostanie wprowadzone, to także kolejne źródło informacji będzie takie jakby podporządkowane tym informacjom, które będą sprzyjały Unii Europejskiej, a te, które nie będą sprzyjały, to tak naprawdę out będą.
Także tak to sprawa wygląda. No, mam nadzieję, że to nie zostanie wprowadzone. Ale możecie się na przykład w sekcji komentarzy wypowiedzieć, co sądzicie o ustawie Akta 2. No, mam nadzieję, że trochę mój kanał ruszę w wakacje. Mam nadzieję, że... Znaczy, fajnie by było, jakby Trust zainteresował się moim kanałem, no i przyszedłby do następnego etapu. No chociaż podejrzewam, że nie przejdę, tak jest, podejrzewam, że niestety tak się stanie, ale trzeba zawsze wierzyć w to. Mam nadzieję, że uda mi się to, przejść się do następnego etapu. Miejmy taką nadzieję. Wy jako moi widzowie możecie wesprzeć łapkami mnie, żeby był ten film jakoś tak dobrze odebrany. No i mam nadzieję, że przejdę do następnego etapu, bo fajnie by było wygrać ten sprzęt gamingowy, który jest oferowany dla zwycięzców tego kursu Building Champions zorganizowanego przez Trust Gaming. My już dojeżdżamy do celu. Mam nadzieję, że będziemy spotykać się na jakichś live'ach w wakacje. Mam nadzieję, że będę prowadził te live'y. No i cóż, no bardzo fajnie by było, jakbym zajął jakieś fajne miejsce. Jadę w prawo, w Ameryce można na czerwonym jechać w prawo, tak samo jak u nas są strzałki w prawo. Tak potocznie nazywane. Można jeździć na czerwonym, w prawo skręcać w Ameryce, jeżeli będzie manewr bezpiecznie wykonany. No i mam nadzieję, że zajmę jakieś tam to miejsce. Znaczy w ogóle przejdę do następnego etapu, bo fajnie by było dostać do recenzji sprzęt, bo najpierw się dostaje ten sprzęt do recenzji, a później teraz wybiera zwycięzców i przydziela nagrody. Fajnie by było dostać jakąś tam tą klawiaturę mechaniczną, bądź też mikrofon, który chyba, z tego co wiem, automatycznie szumia. No bo to u mnie to audio, mikrofon, no, może nie jest najwyższej jakiejś jakości. Fajnie by było, mam nadzieję, że uda mi się. Za mało hubów, znaczy za mało portów USB w laptopie, muszę na touchpadzie operować, myszkę mam odłączoną na rzecz kierownicy. No i dojechaliśmy już na miejsce z ziemią wydobytą. Doskonale. Ile zarobimy? 4452 dolary. No, także ja wam bardzo serdecznie dziękuję za to, że byliście ze mną na tym odcinku. Mam nadzieję, że materiał się spodobał. Mam nadzieję, że przejdę do następnego etapu konkursu organizowanego przez Trust Gaming Building Champions Let's Play with Trust Gaming. No, jak możecie zauważyć, dzisiaj jestem trochę w innym pomieszczeniu, w pokoju zwykle. A, zaciął się. Tak, dobrze, już się odfrizowało kamerkę, a też bym się bardzo przydała, jak widzicie. Zwykle jestem w tamtym pokoju. A dzisiaj jestem właśnie w tym i przez wakacje chyba będę z tego pokoju streamu. Także ja mam nadzieję, że materiał się spodobał. Także do następnego, mam nadzieję, że spotkamy się z wami na jakichś live'ach, na następnych odcinkach. Także dziękuję wam, że byliście ze mną. Trzymajcie się, do następnego. Hej, cześć. Udanych wakacji w ogóle. Siemka. Take me.